Witam Was, moi kochani. Miałem Wam pokazać piwnicę, więc jest ogarnięte. Część rzeczy jeszcze stąd wyjedzie za chwilę. Poodkurzane, czyli te papiery też się nadają do odkurzania. Śmiało, dlatego kładziemy tekturę gładką, nie garbowaną, żeby szło fajnie odkurzać. Sebastian ogarnia, za chwilę tam wejdziemy na górę i zazbroimy te drzwi. To, co Wam wczoraj pokazywałem, te kątowniki trzeba będzie, przywiozłem w fizelinkę, więc fizelinką to obrobimy. Tutaj te zaraz pouzupełnia uniflotem, czyli masą konstrukcyjną, powypełnia te rzeczy tutaj, które są, piankę poobcina. No i będziemy szykować do malowania, czyli sufity. Sufity musimy walnąć jeszcze raz. Ściany u góry, wszystko to, żeby do magicznej daty się wyrobić. Tak powiem. Darek fuguje u góry tą cegiełkę. To, co wczoraj doklejałem, potem zejdzie sobie tutaj na dół i na bieżąco tam będzie wyodkurzane, także już tam tego sypu nie będzie z tego wszystkiego. Więc ja wskakuję na górę i biorę się za przezbrojenie tych kątowników. Zaraz Wam to pokażę. Maszyna wyjechała, więc już jej nie ma. Chodzi o to, żeby cały ten kurz, żeby tu mam tą masę z Knaufa Finish, tym będziemy robić. Zaraz to ogarniemy. Chodzi o to, żeby cały ten kurz wyodkurzać, żeby nie nosić potem po całym mieszkaniu. Tu jeszcze jedna sprawa, grzejnik ściągnięty, żeby też zrobić za grzejnikiem. Woda spuszczona, zaraz tam się wyszpachluje do porządku i przygotujemy do malowania też. To też musimy oczywiście ogarnąć, żeby nie było, że za grzejnikiem jest niezrobione. To była taka sama sytuacja, więc za grzejnikiem też żeśmy zrobili pomalowane. Temat zamknięty. Tu masz, Darek, tą szufelkę. Dobra, ja się przyszykuję i bierzemy się za tę obróbkę tych drzwi. Trzeba wyskrobać, wiadomo, szpachelką przelecieć i zaraz tutaj wkleimy frizelinkę. Pokażę Wam, o co chodzi. Dobra, czyli mamy ten kątownik. Wyskrobać wszystko, żeby gdzieś tam jakichś strupków nie było. W ten sposób frizelinkę mam z Knaufa. Też takie używamy. Właśnie do takich tematów jak tu. Nie daję taśmy papierowej, powiem Wam, z tego względu, że taśma papierowa jakby będzie mieć za dużą grubość, nie? No bo to ona sama w sobie jest dość szeroka, zelinka ładnie się nam tu ułoży i nie będzie problemu. Dobra, zaraz to będziemy tutaj ogarniać. Czyli masa dedykowana do tych tematów Finish z Knaufa lub Premium Light. To są, zresztą już Wam to mówiłem, dwie rzeczy, których używamy właśnie do takich spraw, czyli do zbrojenia, osadzania kątowników czy czegokolwiek innego. Na razie sobie zrobię tą górę, żeby tylko tą frizelinkę Wam pokazać, o co chodzi. To, co wczoraj mówiłem, czyli tu jest taka sprawa, że kątownik nie zachodzi nam jakby do końca, nie przykrywa nam tej płyty gipsowej, którą żeśmy mieli wcześniej wklejoną, więc dlatego robimy to na frizelinie. Żeby nie było problemów po tym. Wdzięczny materiał do obróbki i bardzo cienką warstwę jakby nam robi. Tu na kątownik naklejam, zostawiając kawałeczek od dołu, nie do końca. Chodzi o to, żeby tu mieć święty spokój z tym przezbrojeniem tego tematu. I frizelinkę jak najbardziej możemy od razu też obrobić, czyli zrobić w ten sposób. Na razie zrobimy na szpachelkę, potem tu troszkę wyżej rozciągnę i będzie sprawa załatwiona. I frizelinę możemy od razu przykryć masą bez żadnego problemu. Czyli będziemy mieć przygotowane te nasze przezbrojenie i święty spokój, że nic tam się nie wydarzy.
No niestety trzeba to zrobić. No i tu możemy sobie teraz już wypełnić tą resztę, czyli ten dół tego kątownika. Tam flizeliny nie będziemy wklejać, bo nie ma takiej potrzeby. Czyli na raz w ten sposób, albo można w ten sposób nawciskać, żeby to uzupełnić, bo tam masa była wciskana wczoraj, ale też nie do końca. Ta perforacja jest na wierzchu, więc zrobimy to może w ten sposób też, to będzie ok. No tu to co mówiłem, będzie obróbka zrobiona jakby bez żywicy, to będzie malowane, więc ten kawałek należy tutaj po prostu osadzić kątownik, przezbroić i przygotować do malowania. Nawet jakby to się nie udało, nie wyschłoby do końca tygodnia, bo plan jest taki, żeby na weekend już to mieć pomalowane, żeby po weekendzie zrobić sobie po prostu żywicę tutaj, czyli ta część by była zamknięta, zostałby tylko cokolwiek do ogarnięcia i sprawa załatwiona. I tutaj delikatnie jednym końcem zbieram na raz i zostawiam do wyschnięcia. Tutaj nie ma co kombinować za dużo. Chodzi o to, żeby tą perforację tylko przykryć. Resztę nadmiar się potem skrobnie i też śladu nie będzie. Wiadomo, nie zrobimy tego przy jednym podejściu. Trzeba do tego podejść 2-3 razy, żeby to było gotowe. No ale w ten sposób wam pokazałem, jak przezbroić właśnie tą górę tutaj, żeby nie było potem problemów, że coś nam wylezie, coś będzie pękać. I tutaj normalnie już to co mówiłem, przyjdzie papier, przezbrojony papierem i musimy dojechać do samego dołu. Mimo tego, że tutaj mamy już zagruntowane, niczym nie przeszkadza. Zaraz sobie tą taśmę oderwę i papierem to ten narożnik tutaj nasz przezbroimy, żeby nie było potem sytuacji, że gdzieś nam tutaj pokaże się jakaś ryska. Jak pomalujemy, jak już będzie pomalowane, to już jest musztarda po obiedzie. Więc trzeba tutaj przezbroić. Tutaj nie ma potrzeby, bo tutaj dojdzie do równego, więc tutaj raczej nic się nie wydarzy. Ewentualnie potem akrylkiem idzie zrobić i sprawa załatwiona. Pytaliście się o te gdzieś jakieś pęknięcia. No jest to taka struktura tej futryny, więc nic się z tym nie zrobi. Jest to tak już oklejone i tak zostaje. Dobra, nakleję sobie tu taśmę, zaraz sobie tutaj przelecę też finiszem i skleimy tutaj ten narożnik. Takie pierdoły, no musimy to porobić. Darek tu się wziął za fugowanie, zabezpieczył sobie tą podłogę i dofuguje te doły, żeby to też już szło potem polakierować i zostanie nam ta strona wmontować drzwi, akryl w koło okna i cokoliki. I pokój mamy gotowy. Dobra moi kochani, taśma jakiej będziemy używać, już wam kiedyś pokazywałem, jest to z Knaufa Kurt, możecie sobie wygooglować. Ten kawałek odcięłem, bo jest po prostu brudny. I teraz tak, tutaj chodzi o to, żeby jak ją zużymy, ona ma minimalnie jeden koniec węższy, drugi szerszy. I żeby zrobić to dobrze, przygotuję sobie kilka takich punktów kontrolnych, jakby tutaj, żeby tą taśmę nakleić w jednej linii, żeby nie było problemów. Czyli w ten sposób i przykładam oczywiście tym mniejszym kątem i mamy sytuację, że wchodzi nam minimalnie na futrynkę, więc tu sobie robię kontrolną, też w taśmę kleję kontrolnie z 2 mm po prostu w tą stronę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tą taśmę mamy troszeczkę szerzej o 2 mm niż taśma nam zbrojąca będzie pokrywać. I takie punkty robię sobie po całej futrynie.
i potem do tego miejsca będzie oklejony. Chodzi też o to, żeby taśma zbrojąca weszła nam minimalnie na futrynkę, żeby nie pękło nam tutaj w tym miejscu przy samej futrynie też. Więc to zbrojenie tutaj w ten sposób będzie zrobione. Żadna listwa tu by nie weszła tak czy siak, więc trzeba by było ją docinać, maskować, kombinować. No bez sensu. Zrobimy to. Ja biorę za to odpowiedzialność i wiem, że się to sprawdzi, bo taki temat już przerabialiśmy. Nie było z tym żadnych problemów. Mimo tego, że troszeczkę wchodzi na futrynę, nic się tam potem z tym nie dzieje. Jak się to ładnie zamaluje, śladu nie ma, powstaje naturalna, jakby naturalny odskok tej różnicy, którą potem będziemy zbroić, i w ten sposób to wygląda po przemalowaniu. Kompletnie nic nie widać. Tym bardziej, że będziemy tu jechać pistoletem, to ładnie nam wszystko tam pozalewa. O to się absolutnie nie boję. Dobra, zrobię sobie te punkty i zaraz do Was wracam. Dobra, zrobiłem te punkty odniesienia, czyli z jednej strony i z drugiej małe kawałki taśmy, tylko żebym miał do czego kleić. I nakleimy taśmę z Blue Delphin tą murarską. I to, co Wam pokazywałem, żeby był równy koniec, równy kant, nacinam sobie delikatnie ze skosa w tą stronę, którą chcę uzyskać. I teraz tylko prowadzimy taśmę delikatnie, nie naciągamy jej, nie kombinujemy za dużo, nie skręcamy, tylko tak jak nas będzie prowadzić nas będą te punkty odniesienia, tak będzie to też przyklejone. Czyli punktowo sobie dociskam delikatnie i w ten sposób to zakleję. Tu ta taśma zostanie już do samego końca, żeby było w porządku. Jest tu troszeczkę różnica, powiem Wam, bo ściana chyli się, w zasadzie tynk się chyli na tą stronę, więc w ten sposób to wygląda. Możemy zrobić to na równo, ale powiem Wam, takiej różnicy absolutnie nie będzie widać, więc wolę to rozwiązać w ten sposób. Tym bardziej, że będzie wszystko na biało, dół już się ładnie zgadza. I punktowo sobie chwytam tylko w te obszary, które chcę zrobić. Nie wiem, czy to będzie widać, ale staram się zawsze ustawić tak kamerę, żebyście wy wszystko widzieli. I tutaj już teraz ładnie dociskam. I w ten sposób do samego dołu. No może niekoniecznie. Akurat troszkę brakło. Czyli mamy zabezpieczoną, no i tutaj też z automatu zaklejam tą stronę futryny, żeby gdzieś tam nie pomazać, jeśli będzie robić tą naszą szpachelką. Teraz Wam pokażę, o co chodzi z tym wklejaniem i po co ta przerwa ustawiona minimalna tutaj też, żeby to wchodziło na futrynę. Zresztą to już mówiłem, ale w zasadzie są dwa powody tego, żeby to wchodziło na futrynę. Czyli w ten sposób. Dobra, z drugiej strony analogicznie oklejam i zaraz wracam. Dobra, czyli mamy oklejone i tradycyjnie nakładam jedną stronę. Możemy śmiało tutaj jechać bez obaw. Czyli w ten sposób. Po to też właśnie okleiłem ten drugi kawałek. Dzień dobry pan. Co to za jaskółka? Się wyłoniła. Wiosna idzie. I z drugiej strony to samo, czyli normalne, typowe zbrojenie. Kurde, jakieś śmieci, no ale to... I tutaj oczywiście na to też wchodzę, bo zależy nam na przezbrojeniu tego tematu do dołu, żeby było ok. I pokażę Wam tylko z tej strony. Druga to samo będzie analogicznie to, co mówię, zrobiona, więc tam raczej nie ma już co pokazywać. I śmiało najechane, widzicie, na tą taśmę tutaj. Nic się tu nie obawiam o nic.
Dobra, i mam tu przygotowane te dwa kawałki tej taśmy papierowej i możemy śmiało ją wstawić. Tylko trzeba sprawdzić teraz naszą różnicę, czyli mam ją w tej chwili na odwrót. Tu sobie jeszcze łupnę na równo, bo mam tam trochę niechlujnie. Nawet jak tam do samego dołu to nie dojdzie, to też nic się nie stanie, bo tam będzie już topolik, który nam to wszystko ładnie zabezpieczy. No i wklejamy taśmę papierową do samej góry, no i tu do roga w ten sposób, żeby to przezbroić. Tak jak mówię, ten narożnik jest najważniejszy, bo będzie widać pęknięcie potem. Sama taśma papierowa nam tutaj spokojnie wystarczy i delikatnie pierwsze pociągnięcie, żeby nie nachalnie jakoś tam. I tu z drugiej strony, jak nie będziemy cisnąć na hama, to nic się nie stanie, wszystko będzie dobrze. Teraz możemy już troszeczkę mocniej, ale też nie dojeżdżam do samego roga tutaj, żeby po prostu nie wciskać tej taśmy. Ona musi się ładnie tu ułożyć, nam poddać bez żadnego problemu. No trochę żeśmy tu wyjechali teraz na tą żywicę, ale tak jak mówię, no przegapiony, miało to być wcześniej zazbrojone, ale wcześniej było 15 innych robót do zrobienia i tak to czasem wychodzi niestety. Dobra, no i teraz możemy już sobie, czyli w ten sposób, żeby wywalić nadmiar masy spod taśmy. Też to nie jest jakieś tam arcymocne naciskanie, żeby oczywiście też nie wybrać całej masy, bo taśma nie będzie mi po prostu się trzymać. I jadę sobie jedną stronę do dołu. I tak jak mówię, nie dociskam na hama do końca. Przyklejone. I tu mamy te nasze garbulce, więc możemy na płasko sobie to delikatnie położyć. I tak zostawiam. I druga strona to samo. No i po to też było zostawione między innymi te 2 mm luzu tutaj, żeby wycisnąć ten nasz nadmiar tej masy spod taśmy, żeby on tu nam ładnie w ten sposób wylazł. To może być lepiej widać, jak to wszystko się tam wyciska. Jeśli była ta taśma przygięta. I to zostawiam. To zostawiam na takim etapie, jak jest. Tutaj nic z tym nie robię. Zazbrojone jest. W porządku. Tu muszę troszeczkę docisnąć te punkty, bo powiem wam, że coś to ta taśma jest. I tu jakbyśmy odkryli teraz, to mamy widoczną różnicę, czyli no 1,5 mm gdzieś w tych granicach mamy tutaj zrobione. Tu powstaje kragielek, ale tak jak mówię, to wyciśniemy i tak to zostawiam. To jest te nasze pierwsze jakby przezbrojenie tego tematu. Tu jeszcze potem przyjdzie drugi raz za chwilę, będziemy mogli zrobić, bo to co mówię, tą taśmę możemy od razu przykryć masą. Nie ma obaw, że coś się wydarzy. I to samo robię z drugiej strony i zaraz jeszcze tu wrócimy do tego tematu, bo będę chciał zrobić po prostu już to zamknięcie tej strony i pokażę wam, jak to w zasadzie, no, nie ma co pokazywać, bo w ten sposób to zostanie i tak to będzie przezbrojone. Natomiast ta strona tutaj, no to tylko szpachelka. Oczywiście wcześniej wszystkie jakieś tam strupy pozdrapywać. Interesuje nas, moi drodzy, tylko ta strona dotąd. No tu już żywica sobie z tym fajnie poradzi. Nie mam jakichś tam obaw. I nakładamy tylko masę w ten sposób, żeby tą różnicę wypełnić. I nic więcej tutaj raczej nie musimy robić. Oczywiście na pierwszy raz. No i ta nieszczęsna harmonijka, która
pojawia nam się, tu sobie ścieniuje, czyli w ten sposób ten brzeg trochę zbiorę i na płasko i po skosie. Szpachelka, żeby była po skosie, idzie to jakoś tam w miarę uformować. Wiadomo, czynność trzeba poprawić. Nie w jedną, to w drugą. Jak nie kijem go, to pałą. Wiecie, o co chodzi, i musi się to ładnie gdzieś tam poddać. I tak zostawię sobie to do wyschnięcia. W ten sposób nadmiar staśmy potem zostanie zeskrobany. Jeszcze raz nadłożone. Myślę, że nawet z dwa razy trzeba będzie nadłożyć, żeby to wyprowadzić. Dobra, robię sobie tą drugą stronę w tej chwili i zaraz tutaj zamkniemy tego kurta już w zasadzie na drugi raz i zostanie tylko potem gładzią wyrównać i będzie gotowe. Dobra, mamy wklejone, czyli z jednej, z drugiej strony. Tutaj tak samo ogarnięte. Można by powiedzieć, po co to robić tutaj, to i tak nie będzie widać, ale tak jak mówię, trzeba to zrobić, czy widać, czy nie, żeby nie było problemu. Nie interesuje mnie to, że to jest za drzwiami. U mnie ma być to wykonane do porządku i koniec. Jeżeli nie podoba wam się ten sposób, nie musicie tego robić. Ja po prostu wam pokazuję tylko metodę sprawdzoną przez nas już nie raz i nie było z tym nigdy problemów. Jest to zbrojenie po prostu według mnie dobre. Są jeszcze taśmy te amerykańskie, tylko że staram się unikać tych taśm, powiem wam, ze względu na ich perforacje, bo one mają potem tę perforację przy brzegach i no wiecie, to jest tak jak na zasadzie kątownika, że te chrupki potem wszystkie gdzieś tam zostają i niepotrzebna jakaś tam robota. Przy tym kurcie też możemy sobie wyprawić, zobaczcie, kątowniczek praktycznie krawędź równa, bez żadnego problemu. Tutaj tak samo jest wyprowadzona. To jest na zasadzie zbrojenia płyta z płytą. Też się daje taśmę papierową, więc w ten sposób. No i możemy sobie go do tego kurta naszego już w zasadzie przykryć tą choćby jedną stronę, żeby tego narożnika nie niszczyć. W sensie, żeby nie działać na dwóch stronach. Nie? No bo to co mówiłem zawsze, że jak będziemy chcieli teraz zrobić cokolwiek z tej strony, no to wiadomo, że będziemy wchodzić już z packą docelowo, więc to sobie na razie zbiorę. Tutaj jeszcze ważne, żeby szpachelka nie miała kąta takiego ostrego. Ona musi być tutaj dość taka delikatna z jednej, z drugiej strony. Nie może być taki kanciur, bo po prostu tą taśmę przerwiecie i nic to nie da. Tu sobie to zbiorę. Nie działamy na razie na tej stronie, zajmijmy się tą stroną, czyli po skosie szpachelka prowadzona i przykrywam tą taśmę papierową już na raz. Tu sobie troszeczkę wyżej wyjadę, żeby nie było potem jakiegoś garbulca. Jest to taka troszkę zabawa, no ale akurat mnie to się podoba, taka robota, więc to wystarczy tylko szpachelką teraz ścieniować, czyli przygiąć szpachelkę w ten sposób, tu docisnąć tą stroną i zebrać ten narożnik, czyli ten nadmiar z tej strony, żeby nie powstała nam szlucha jakaś niepotrzebna. Wyschnie szybciutko, powiem wam, w tym miejscu. Także myślę, że dzisiaj jeszcze na koniec dnia wrócę do tematu i zabroimy tą stronę, żeby było ogarnięte. No i tutaj też przykrywam taśmę papierową już na ten sposób. No i tutaj w zasadzie już nie będziemy się bawić w jakieś obszpachlowywania. W tym miejscu, gdzie przyjdzie żywica, to możemy śmiało zostawić. Możemy śmiało zostawić w ten sposób, tak jak jest. Nie trzeba tego już tam się obawiać, że coś się wydarzy. Czyli na tym etapie
tu zostawiam. Jeszcze raz sobie przejadę na dół, żeby tylko przymknąć delikatnie i szpachelka w ten sposób, czyli po skosie prowadzę i dobra, i tak zostawiam. Następne będzie już rozciągnięte troszkę gładzią, więc będzie to inaczej wyglądać też. W zasadzie to już, jak się popatrzy, to już jest w miarę wyrównane. Te sprawy sobie potem szpachelką zrobię w ten sposób i będzie gotowe. Do dołu już nie wracam, skupiam się tylko teraz na tym obszarze tutaj zbrojenia tego tematu. Czyli to co mówiłem. I to samo robię sobie z drugiej strony. Jeszcze raz powtórzę, ważna sprawa, żeby ta taśma weszła nam troszeczkę na futrynę, żeby ona nie była po prostu płytsze niż futryna, bo te zbrojenie tego brzegu tutaj nie będzie miało sensu. Dlatego mówię, że myśmy to już przetestowali, sprawdzili i ja na to daję gwarancję tutaj, jak wykonujemy takie rzeczy, i nie mam żadnych obaw, że coś się z tym wydarzy. Dobra, zamykam tą stronę. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której wam zapomniałem powiedzieć, moi drodzy. Zastosowałem tu zwykły kątownik perforowany z tego względu. Są takie półkątowniczki też typowo do obróbki takiego tematu, ale tu mamy możliwość jakby aplikacji jeszcze tej naszej masy do środka, czyli możemy tam nawciskać po prostu przez te dziurki maksymalnie, żeby to tam wypełnić, bo przy półkątowniku no nie mamy już takiej kontroli jakby nad tym, czy to wszystko jest tam szczelnie wypełnione, więc tu dzięki tej perforacji właśnie możemy to w ten sposób zamknąć, żeby to tam wszystko ładnie nawciskać. Czyli tak samo jak jest zrobione z tej strony i góra. Tutaj natomiast żeśmy zrobili klejem do płyt gipsowych, żeby to szybko wyschło. Nakleję potem drugi raz taśmę, zdrapię te chrupki i będziemy mogli przeszpachlować też knaufem. Z tego względu, że tutaj przychodzą listwy, czyli ta opaska będzie maskująca na bokach i tutaj jakby nie ma problemów z tymi sprawami typu pęknięcia, bo listwa nam wszystko zamaskuje, ona przychodzi minimalnie na drzwi, więc spokojnie zrobi tutaj robotę. Także tak to wygląda. Tu perforacja, to co mówię, po to, żeby nawciskać tam do porządku tej masy. Wtedy mam pewne, że ten kątownik jest wyciśnięty. Zamknąłem sobie tą stronę tą flizeliną, czyli przezbrojenie tak samo jak u góry. Mamy tu potem święty spokój, że nie będzie się coś działo i wypełnię ten kątownik i drugi raz przelecę już paczką, potem po obwodzie przymknę to na razie tą stronę i tu będziemy czekać do wyschnięcia z tą wewnętrzną sprawą. Tam Sebastian zaszpachlował, zostało tylko przy tych rurkach, bo ten klej gipsowy jest jeszcze świeży, ale za chwilę się tutaj dojedzie, wyszlifujemy to, zagruntujemy i myślę, wałkiem się pomaluje za kaloryferem, żeby już szło go potem z powrotem powiesić. Także za kaloryfami też trzeba robić. Jest możliwość ciągnięcia, są zaworki. Nie widzę żadnego problemu, żeby go zrzucić, spuścić wodę i potem zamontować go na nowo. Dobra, zafugowane. Rozciągnąłem to troszeczkę szerzej. Jeszcze raz dzisiaj, czyli te dwie strony. Tej strony tutaj nie ruszam z tego względu, że tak jak mówię, świeże na świeże, ale otworzy mi to zaś front na jutro z rana. Sobie pierwszo zaciągnę ten papier, raz obrobię kątownik z dołu, tutaj też mamy już przygotowane tą stronę, dalej tutaj nie jadę, bo tu będzie ta żywica, więc nie ma się co przejmować. Robiliśmy akryle też tutaj koło tego okna, robiliśmy tym akrylem z Denbravena, natychmiast malowalny, powiem wam, fajna sprawa i faktycznie idzie go od razu przelecieć. Polecał to kiedyś Krzysiek Leśniak z kanału Remont for You, więc to oczywiście też jak śledzę jakieś kanały, to też podpatruję pewne rzeczy, nie jestem alfą omegą oczywiście. No i z tej strony też zrobiony karnisz zamontowany, listwy nie zamontowane ze względu na to, że po prostu inwestor kupił za małe po prostu końcówki. Listwy są wysokie, a końcówki są w ten sposób, no niedopatrzenie jakieś do zwykłych cokolików, więc nie pasują absolutnie tutaj. Musimy te wykończenia gdzieś tam, musi dokupić po prostu wyższe. Tu szykujemy już sobie też na malowanie, czyli tutaj przed pryśnięciem będzie też zrobiony akryl od razu. Wiadoma sprawa, żeby to przykryć z jednej i z drugiej strony. Tu zabezpieczam delikatnie w ten sposób, troszeczkę poniżej tej naszej kreski, żeby to przy malowaniu, jak się psiknie,
żeby było ogarnięte. Chodzi mi o tą górę tutaj tego kleju, bo tu jest troszeczkę nadwyżka, więc w ten sposób to będę chciał zrobić. No i co tu na dole? Na dole drzwi obrobione tak samo, czyli zaciągnięte z jednej strony, tu ogarnięte na raz, jutro z rana drugi raz. Zagrzejnikiem jeszcze tam jest mokro, więc nie będziemy na siłę tego robić, musi odczekać do jutra. No i tutaj zrobione zaprawki. Jeszcze były takie tematy do ogarnięcia, jak tutaj za gniazdkami, czyli to co było widać, też trzeba było podfugować. To już zostaje oklejone do lakierowania i gruntowania. I tak samo tutaj takie niedoróbki, to znaczy niedoróbki w sensie tam, gdzie po prostu było widoczne gdzieś tam z boku tą puszkę, więc w ten sposób to żeśmy rozwiązali. No i filar, Darkowi został jeszcze kawałek, to się rano skończy dofugować. Wtedy filar się prezentuje w ten sposób. Jeszcze chcę wam pokazać na górze tą nierówną docinkę, co tam była robiona. Też tak, ktoś mi pisał, że brzydko. Powiem ci kolego, nic nie widać. Jak przyszła fuga, jak przyszła ta zaprawa do fugowania, fajnie się to straciło, więc tutaj jakby mamy, nawet tego żaden nie zauważy. To jest te miejsce, tutaj w tym miejscu mamy tą mijankę. Powiem ci szczerze, na pierwszy rzut oka absolutnie tego nie widać. Jest to według mnie ok. I podosycha sobie do jutra. Jutro będzie mógł skończyć fugowanie Darek i bierze się za gruntowanie tego pokoju. Tu oczywiście górę trzeba będzie zakleić, zabezpieczyć z tego względu, żeby nie mazać już po suficie, bo będzie różnica widoczna. Także tak to wygląda. No myślę, że jutro będziemy już gotowi na tyle, żeby to te duperelki oczywiście nabije Ultramaxa i po prostu psikniemy gruntem, zostawimy i w sobotę szykujemy się do malowania na biało. Tak jak mówiłem, przez weekend ładnie to podosycha. Oczywiście malowanie to też nie będzie cały dzień, tylko jakaś część dnia. No i potem możemy robić jeszcze jakieś tam inne tematy. Jest tutaj naprawdę co robić. Cokolwiek trzeba będzie zamknąć, tylko tak jak mówię, musi inwestor kupić te końcówki. No i tyle. Tak to wygląda. Ktoś się tam pytał jeszcze o te pochłaniacze. Powiem wam, robią robotę niesamowitą. Taka firma, ja już to kiedyś pokazywałem. Możecie sobie poczytać, wygooglować. Tutaj już mamy naprawdę znikome ilości tej wilgoci. To co teraz jest nabite, no to jest w zasadzie z tych cegieł, co jeszcze gdzieś w tych cegłach ta wilgoć siedzi. Wiadoma sprawa, ale myślę, że do jutra wszystkie te procesy mokre, to pochłaniacz potem ładnie zbiera. I dlatego one cały czas tutaj pracują. Cała wilgoć idzie do góry, więc tu jest największa kumulacja w tym pomieszczeniu z tych robót, które robimy, z tych mokrych robót oczywiście. Także tak to wygląda. Dobra, moi drodzy, my kończymy. Tyle na dzisiaj. Miejcie się, do następnego.